chuja kładzić z drzewostym ruch. Komentuj. Widzicie, jak pięknie jest to wszystko wymyślone. Gatunki jak gdyby się nie zazębiają, tylko one się tak dopełniają. Mhm. Pięknie to wszystko wygląda. Takie, jakby takie zamknięte przestrzenie zielone. Weźmy właśnie tą tablicę. Dobrze, dobrze. No i zobaczymy, dojdźmy do tej tablicy. Tak. Podejdź. Karta pamięci. Czytaj to wszystko, co tu jest napisane, no. Stań tutaj i czytaj. Na głos? Tak. Obserwowanie dzikich pszczół. No czytaj to. To wielka przyjemność. Bardzo łatwo stworzyć im przyjazne warunki, zapewniając słoneczne, spokojne miejsce gniazdowania i pokarm. I to jest właśnie pokazane, jak to wszystko się dzieje, robi. Na przykładzie miejsca, ale to jest piękne, wirydarzyki, musisz tak tam dalej, przestrzenie, chodź, przejdziemy dalej. O, tu idziemy, z tą stronę, no. Bo... Dobra. To chodź, idziemy. Moje komentarze są zbędne, to samo miejsce ładne. Akurat sobie się do nas wiosną uśmiechnęła, nie? Proszę? Gdzie się do nas wiosną uśmiechnęła? No tak, tak. To jest mój filmik, to u nas. Zobaczymy tutaj fragment, tak tam dalej, tak. Jak widać, zakomponowany w sens. A tam dużo więcej będzie, bo to jest tylko wejście początkowe, to jest wiesz. A to dalej jeszcze więcej. Tak, tak. No tak, ty mówisz, to ma ile? 4 hektary? Tak, coś tak będzie. O, podejdź tutaj. Dereń kwiecisty, widzisz, patrz. Stań tutaj, stań przy dereniu. Stań tutaj. No stań. Dobrze, dobrze, zostaw, to powolutku idź. Powiedz, że jesteś przy... Powiedz, że jesteś przy, że to jest dereń. Teraz mam mówić? Tak. No zobacz, jednym z wielu tych różnych takich gatunków, że to jest ogród potęgi, jest na przykład taki drzewo, które się nazywa jak dereń? Dereń, dereń. Dereń, oczywiście. Tak. Musi, tu moje komentarze są zbędne, to same te zdjęcia robią, mówią wszystko. O. Dereń. To jest właśnie dereń. I my idziemy teraz w stronę A my idziemy tam, no nie zupełnie, bo wszystko będzie, jeszcze tulipany najpierw będą. O, super.